LG nie miało niestety zbyt wiele szczęścia z poprzednim flagowym smartfonem. Albo rynek nie był jeszcze gotowy na modułowego LG G5, albo użytkownicy po prostu nie potrzebują tego typu rozwiązań. Koncern uczy się jednak na własnych błędach, dlatego LG G6 nie ma nic wspólnego z modułowością. Zapraszam na recenzję tegorocznego flagowca LG, którą przygotował Jacek Filipowicz. LG starało się przyciągnąć klientów do G6 przedpremierową sprzedażą z różnymi bonusami. Smartfona można było na przykład zakupić przez krótki czas z projektorem, a do każdego zamówienia przedpremierowego dodawane były słuchawki bezprzewodowe LG. Jednocześnie na premierze dowiedzieliśmy się, że warianty smartfona na różne rynki różnią się specyfikacją techniczną. Specjaliści koreańskiego konsorcjum po wnikliwych badaniach wypuścili na rynek amerykański egzemplarz z bezprzewodowym ładowaniem. Rynek koreański otrzymał natomiast smartfona z 32-bitowym przetwornikiem, cyfrowo-analogowym dźwięku i dodatkowo z dwukrotnie większą niż na innych rynkach pamięcią. Okazało się, że model europejski ma najsłabszą specyfikację techniczną. Nie jest to informacja sprzyjająca dobrej sprzedaży. LG G6 dotarł do nas w czarnym pudełku z hasłem kampanii reklamowej Life's Good When You Play More. Wersja ma numer LG H870. Producent umieścił na pudełku informacje o obsługiwanych sieciach, obsługiwanych językach, no i oczywiście logo Snapdragona, czyli procesora, jaki znajdziemy w środku. Yy, mamy również do kompletu jednoamperową ładowarkę, kabelek USB-C i kluczyk do otwierania szufladki na kartę SIM. W zestawach sprzedażowych znajdują się również zapewne niezbędne dokumenty, Podejrzewamy, że karta gwarancyjna czy skrócona instrukcja obsługi w naszym testowym zestawie akurat tego nie było. Zestaw testowy nie jest zbyt bogaty, ale gdy wyciągamy smartfona z pudełka, wiemy już, że mamy do czynienia z produktem premium. Uwagę zwraca przede wszystkim niezwykle duży ekran o niespotykanych proporcjach. Wyświetlacz ma przekodną 5,7 cala przy rozdzielczości 1440x2560 pikseli, co daje gęstość 565 ppi. Nie mamy jednak wrażenia, jakbyśmy trzymali w ręce telefon blisko życiocalowy, a to głównie dzięki niespotykanemu stosunkowi boku wyświetlacza 18 do 9. Urządzenie jest bardzo wysokie, ale jednocześnie na tyle wąskie, by wygodnie trzymać je w ręce. Ekran bardzo dobrze wypełnia przedni panel urządzenia. Boczne ramki są bardzo wąskie, na górze i dole zachowano tyle miejsca, ile było niezbędne. Na górze przedniego panelu znajdziemy aparat do robienia selfie, dwa oczka czujników oraz głośnik słuchawki. Niestety zabrakło miejsca na diodę powiadomień. Wyświetlacz jest pokryty taflą Gorilla Glass 3. LG nie zrezygnowało z gniazda mini jack. Znajdziemy je na górnej krawędzi smartfona. Na dole z kolei mamy głośnik zewnętrzny, gniazdo USB-C, które przy okazji zaznaczymy obsługuje również standard OTG. No i mamy też mikrofon. Po lewej stronie wyświetlacza mieszczą się przyciski regulacji głośności, które nieco trudno sięgnąć każdemu, kto przyzwyczaił się do wciskania kciukiem na prawej krawędzi. Natomiast właśnie na prawej krawędzi mamy szufladkę na kartę SIM i kartę pamięci. Smartfon obsługuje jedną kartę nano SIM i kartę pamięci o pojemności do 2TB. Wiadomo, że na rynki dalekowschodnie planowana jest wersja obsługująca dualSIM, ale raczej są małe szanse, by pojawiła się ona w Europie. Centralny panel telefonu również pokryto szkłem Gorilla Glass, ale w wersji piątej. Na dole znajdziemy logo G6. Na górze się zespół dwóch aparatów fotograficznych, w którym obiektywy podzielone są diodami doświetlającymi LED. Pod zespołem aparatów mieści się niewielki czytnik odcisku palca, który jednocześnie jest fizycznym przyciskiem, pozwalającym włączyć albo wyłączyć urządzenie. Jest jednak znacznie mniejszy niż w innych tego typu rozwiązaniach i korzystanie z tego czytnika może być nieco utrudnione. Całość spięto solidną aluminiową ramą. Nieprzypadkowo konstrukcja wydaje się być bardzo zwarta i odporna. LGG6 spełnia normę IP68, a więc jest odporny zarówno na kurz, jak i na zamoczenie w wodzie. Do tego spełnia również warunki amerykańskiej normy militarnej 810G, co pozwala przypuszczać, że nie straszne mu są upadki nawet z dość znacznych wysokości. Trudno w tym momencie spodziewać się wymiennej baterii. No i oczywiście LG G6 tu nie zaskakuje, baterii samodzielnie nie wymienimy. Niezaprzeczalnie LG G6 ma własny charakter. Jest smartfonem rozpoznawalnym o oryginalnej bryle i charakterystycznym wyświetlaczu. Nie sposób pomylić go z innymi tegorocznymi smartfonami flagowymi. Doskonale reży w ręku, nie wyślizguje się. O dziwo nie ślizga się również na płaskich powierzchniach. Pomimo tego, że podczas jego projektowania bardzo mocno udzielali się specjaliści od ergonomii, raczej ciężko obsłużyć ten smartfon jedną dłonią. Wielkość wyświetlacza jest satysfakcjonująca, smartfon jest wygodny w użytkowaniu, ale jednak do obsługi niektórych opcji potrzebujemy drugiej ręki. Sądząc po parametrach, G6 powinien mieć jedne z najlepszych aparatów obecnie dostępnych w smartfonach. Z tyłu mamy ładnie schowane w obudowie dwie identyczne matryce fotograficzne o rozdzielczościach 13 megapikseli. Matryce są podobne, różna jest natomiast optyka. Jeden z aparatów ma kąt widzenia 78 stopni, a drugi 125 stopni, czyli jest szerokokątny. Tylko główny aparat w zespole dwóch modów ma optyczną stabilizację obrazu w standardzie Steady Record 2.0. Standardowy obiektyw ma przysłonę 1.8, natomiast szerokokonny aż 2.4. Jeśli mieście poprzedniego flagowca, prawdopodobnie zauważycie, że szeroki kąt LGG6 jest mniejszy niż w LGG5. Powinno to nieco wpłynąć na zmniejszenie dystorsji. Czy wypływają z tego jakieś wnioski praktyczne? No owszem, jeśli robicie zdjęcia w złych warunkach oświetleniowych, raczej nie używajcie aparatu szerokokonnego. Gdy robicie zdjęcia aparatem właśnie szerokokątnym, zadbajcie też natomiast o stabilność urządzenia. W oprogramowaniu aparatu fotograficznego znajdziecie sporo udogodnień, sporo ciekawostek. Można wymienić chociażby możliwość zrobienia panoramy 360 stopni, animowanych gifów, a także niezbędnych w życiu niemal każdego użytkownika mediów społecznościowych zdjęć jedzenia. Podczas pstrykania można nałożyć na zdjęcie jeden z dostępnych filtrów. Jest ich dziewięć. Jest też oczywiście tryb obsługi manualnej, który mnie osobiście sprawia wiele radości, ale zdaję sobie sprawę z tego, że dziś najczęściej robimy zdjęcia na ustawieniach automatycznych. Ale jednak, jeśli lubicie się bawić, ustawcie ręcznie balans bieli, ostrość, wielkość ekspozycji, czułość, czas naświetlania, blokady autofokusu i ekspozycji. Subiektywnie muszę powiedzieć, że oprogramowanie smartfona ma niewielkie problemy z prawidłowym ustawieniem parametrów sceny na automacie. Ujęcia czasem bywają niedoświetlone. Ale na szczęście mamy w tym trybie możliwość ustawienia jasności sceny takim podręcznym suwakiem. Aparaty LG nie przykłamują kolorów, jednocześnie bardzo ładnie je odwzorowują. Panoramy są imponujące, o ile zgodzimy się przy szerokim kącie na nieuniknione tutaj zniekształcenia. Ci, którzy lubią błyskawiczną akcję, ucieszą się zapewne z trybu slow motion, umożliwiającego robienie filmów w rozdzielczości HD przy 120 klatkach na sekundę. Zdjęcia przy maksymalnej rozdzielczości mają aspekt 4 do 3, natomiast wideo można maksymalnie rejestrować w rozdzielczości Ultra HD przy aspekcie 16 do 9. Niestety w tej rozdzielczości nie wykorzystamy już tracking focus, który pozwala na utrzymanie ostrości na poruszającym się obiekcie. Polska konferencja zorganizowana z okazji premiery LG G6 rozpoczęła się od wspólnego selfie zrobionego przednim aparatem tego smartfona. Kąt widzenia 100 stopni dobrze rokuje dla tych, którzy lubią robić zbiorowe selfie albo pokazać poza swoim autoportretem dodatkowo kawałek tła, kawałek krajobrazu. Dzięki optycznej i elektronicznej stabilizacji SteadyRecord 1.0 trzeba się trochę mniej przejmować stabilnością aparatu podczas strykania selfie, a w zależności od pory dnia, koloru cery, oświetlenia i preferencji artystycznych, można sobie jeszcze wybrać jeden spośród 17 filtrów upiększających. Skaner odcisku palca w LG G6 jest skromny, ale i elegancki. Przyznam szczerze, że po pierwsze trudno mi w niego trafić, a po drugie zdarza mu się chwila przestoju przed blokowaniem ekranu. Palców można skonfigurować więcej niż jeden, a oprócz przycisku standardowo musimy ustawić dodatkowe zabezpieczenie, na przykład kod PIN. Na wypadek, jakbyśmy yy, mieli nieprzewidzianą awarię, na przykład podczas szybkiego krojenia pietruszki ostrym nożem. <laughs> Ekran dotykowy działa bez zarzutu, choć jak wspomniałem, trzeba go obsługiwać dwoma rękami. Powłoka antyodblaskowa pozwala na w miarę komfortowe używanie smartfona, również przy rażącym świetle, choć wtedy warto wyłączyć automatyczne dostosowanie i podciągnąć jasność do maksymalnej. W ustawieniach znajdziemy sporo opcji, dzięki którym można dostosować zachowanie urządzenia do własnych preferencji. Dodatkowych motywów jest zainstalowanych tylko 5, ale kolejne można pobrać bezpłatnie ze SmartWord wprost z interfejsu motywów. Jedną z najfajniejszych rzeczy jest opcja wyświetlania informacji nawet gdy wyświetlacz jest wyłączony. Żeby sprawdzić datę, godzinę, stan naładowania baterii nie trzeba szukać po macku czytnika palca. Z kolei sam czytnik może wykorzystać yy, dodatkowo do odrzucania połączeń. LG obsługuje gesty pozwalające na odbiór połączenia poprzez podniesienie telefonu do ucha czy odrzucenie poprzez odwrócenie go ekranem w dół. Do włączania czy wyłączania interfejsów komunikacyjnych wystarczy skorzystać z górnego zasobnika skrótów. LG G6 nie ma standardowego androidowego menu z mnóstwem ikon. To kolejny smartfon bazujący wyłącznie na pulpitach i katalogach. No, chyba, że chcecie to zmienić. Można przełączyć interfejs wyświetlacza na przykład na Easy Home i wówczas dostajemy ikony i menu plus dużą czcionkę. Każdy może wybrać preferowany przez siebie układ. W dolnym pasku skrótów mamy standardowe aplikację telefonu, wiadomości aparatu, galerii i przeglądarki Chrome, ale to też w każdej chwili możemy zmienić. Wystarczy złapać i upuścić dowolną ikonę. Możemy w razie potrzeby zmieścić tam nawet katalogi. W każdym momencie można utworzyć dodatkowy pulpit albo kolejny katalog. Brakuje komuś diody powiadomień? Hmm. Jej funkcji może przyjąć lampka błyskowa. Wystarczy sięgnąć do ustawień. Głośność można oczywiście ustawić oddzielnie dla dzwonków, oddzielnie dla powiadomień, dźwięków systemowych czy multimediów. Do każdego kontaktu można przypisać inny dzwonek. Do tego pięciu różnych typów wibracji. Rozpusta. Dostępnych jest też sześć krojów i sześć rozmiarów czcionki a w razie potrzeby można ją jeszcze do tego pogrubić. Można również zmniejszyć lub zwiększyć rozmiar wyświetlanych ikon, do tego zmusić smartfon do oszczędzania naszych oczu poprzez filtrowanie światła niebieskiego. Działa też knokon, czyli podwójne puknięcie w ekran w celu wygaszenia go albo rozjaśnienia. Całe mnóstwo opcji dostosowujących smartfona znajdziemy w ustawieniach dostępu w trzech działach wizja, słuchanie, ruch i widzenie. Z LG 6 można się łatwo dogadać, nie trzeba nawet podnosić głosu. No chyba, że pstrykamy zdjęcia za pomocą zdefiniowanych komend, wtedy warto nieco podnieść. Ale globalnie to dosyć zgodne i kompromisowe urządzenie. Snapdragon 821 z grafiką Adreno 530 to co prawda nie 835 Adreno 540, ale nadal daje radę zarówno w wymagających graficznie grach, jak i podczas odtwarzania wideo. Nawet na najwyższych ustawieniach gry nie żabkują, a dodatkowa przyjemność płynie z powiększonej nagle tafli wyświetlacza. Do starych tytułów trudno się przyzwyczaić, ale za to jest więcej miejsca na interfejs i sterowanie, a aplikacje raczej radzą sobie z wykorzystaniem nietypowych rozmiarów wyświetlacza. Aczkolwiek zdarzyło mi się przy dwóch tytułach, że zamiast dopasowania dostałem pasek nawigacyjny. Interfejsy odtwarzacza audio video są banalnie proste i bez udziwnień. Co prawda na każdym smartfonie zwykłem instalować własne sprawdzone narzędzia, ale te LG dają radę zarówno jeśli chodzi o prostotę obsługi jak i ilość ustawień. Na głośniku zewnętrznym dojmująco brakuje basów, ale po podłączeniu porządnych słuchawek układ dźwiękowy nawet bez dedykowanemu koreańskiej wersji przetwornikowi pozwala na bezbolesne słuchanie muzyki o jakościach jak na smartfona bardzo zadowalającej. LG, zbierając się po sporym niepowodzeniu modułowego G5, włożyło w nowy smartfon sporo wysiłku. Stworzono wydajne, godne uwagi urządzenie z innowacyjnym wyświetlaczem, wygodnym interfejsem, odpornością na wodę i uszkodzenia mechaniczne. Niemal w tym samym czasie Samsung wypuścił na rynek nie jedno, a dwa urządzenia flagowe ze spektakularnymi innowacjami w wyświetlaczach, podobnie wydajne i przynajmniej podobnie atrakcyjne co G6. Dobrze, że konsumenci mają wybór, bo to oni mają rację wskazując, który ze smartfonów stanie się atrakcyjnym kąskiem i w którą stronę producenci skierują się w przyszłym roku. Pozostaje mi życzyć powodzenia G6 w tej rynkowej batalii, bo pewnie będzie go potrzebować. I to by było na tyle. Dziękujemy za oglądanie filmu. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału i na nasze pozostałe filmy zdjęcia oraz tekst przygotował Jacek Filipowicz, za montaż odpowiadał Arkadiusz Bednarek, a wszystko to przeczytał Wam Adam Łukowski. Do zobaczenia.